Raczej zje, ale później już co rok. Tytuł z piątej urodziny ktoś by tak ślicznie przepisał, bo ja nie mam takiej wokalki. Znaczy miałam, nie umiałam na nim pisać. Mama Kasia, to jest mamusia mojego domuszka przy dziewczynie, pęka z dół. Dziś jej skarba urodziny. 5 lat mija od narodzin najsłodszego na Włochczynie. Tytuł skarb dla mamy, taty, babci, dziadka i pradziadków oraz wszystkich zakochanych w nim przyjaciół. Bardzo jest ulubiony dzieckiem przez swoich rówieśników, przez dziewczynki. Cóż dobrego rzec by można o tytysku bohaterze tego wiersza. Same piękne cechy wymienić będę chciała z wszystkich pierwsza. Mądry, grzeczny, miły, z istotnym serduszkiem. Pedancik maleńki, zgodny i posłuszny, takie to również. Dziewczynki go lubią, koledzy nie mniej. Wysłuchać więc życzeń od nas wszystkich chcieli. A więc tysiu kochany, w tym wyjątkowym dniu dobrze ty się mieli. Niech się spełnią twe życzenia i najskrytsze twe marzenia. Tego życzą wszyscy bliscy, przesyłając swoje ściski. Basia, Basia, tak on mnie nazywa, prawa wolki. A te jego marzenia, to państwu przyznam się, są, bo nie są już w związku. Ja miałam 2 latka, stało się nieszczęście, Basia. Stało się nieszczęście, rozstali się i ja trzymam z tej strony, bo ja jestem tak nielojalna podobno. Powinnam się z tym, co krzywdę zrobił, trzymać, a nie z obcą kobietą. A ja i tego kocham, i tego kocham. Ja nie mogę dziewczyny tylko za to nie lubić, że mojemu wnukowi przestała się podobać, a co innym się spodobało. To ja mam go ją porzucić. A z jaki raz? Ona mnie 2 razy w życiu uratowała. Raz od śmierci, bo nikomu go to nie interesowało, że ja mdleję po 9 razy dziennie przez 2 lata, tylko lekarze ewentualnie, a moje dzieci nie. A ona przyszła i zadzwoniła z takim krzykiem, że ja umieram na słomianę, że przyszła w piątek, a w sobotę już mój mąż był w prywatnym pensjonacie, wypróbowany, bo to nie by go im córka nie dała. A jak w poniedziałek już była Jana Pawła w szpitalu leczona. I tak powinno było być co najmniej 1,5 roku szczęścia. Aha, takie to, no, przyjemne, ja to wcale nie będę czytać. Jezus nie mógł być na ziemi wszędzie, bo ja motta lubię dawać równocześnie, więc wymyślił mamusię i babusię, złota mać. Kobieta, matka, żona i babcia. W każdej roli są wspaniałe, w każdej świetnie się spełniają. Nie zapominajmy o tym, co mówi wielu panów, że najważniejsze, iż większość z nich to wspaniałe kochanie. Ja wezmę na tapetę babusię, babcię. Jako, że jestem nazywana w tym towarzystwie poetką rodziną. O, tu była właśnie panny, tak nazwał pan Rysiu. Poetką nie jestem, piszę prozą, ale czasem przytrafi mi się jakiś wiersz. Dzisiaj będzie to proza. Kobieta, babcia. Babcia to też kobieta, która umie kochać gorąco. Wnuki to ostatnia i największa miłość kobiety. To mam na kasetę nagraną. Dzisiaj bardzo często się zdarza, że mamę zastępują babcie. Cóż, takie czasy. Że babcia to najczulsza mamusia, prawda? Po niemiecku Großmutter, duża mama. Kto potrafi tak długo i cierpliwie wyjaśniać problemy dziecięce? Cóż, jak nie babcia ma na to czas w obecnym zabieganym społeczeństwie. Ileż razy widzimy siwą barbulękę, stawiającą z nuczusiami zamki z piasku, rzucającą piłeczkę do swoich skarbów. Babcia to są miłe ręce, książka, herbata słodka, śmieszne słowa w dawnej piosence, suknia dla lalary i szarlotka. Babcia to bajka, której nie znam, udełeczka, łakocie, włóczka. Babcia to matka, a ja jestem piękniuszka. Takimi pięknymi słowami przywitała mnie moja wnuczka Natalka pewnego zimowego poranka. Sprawiła mi radość, jaką naprawdę przedtem nie przeżyłam. Babciu, którą bluzkę mam ubrać? Babciu, smaż mi taką jajeczycę, jaką tylko ty umiesz robić. Babciu, wytłumacz mamie, ona nic nie rozumie. Babciu to, babciu tamto, dużo tego na te ciężko chore nogi. Ale któż by odmówił temu, którego się najwięcej kocha? Babcia Barbasia. My wiemy,
kuzynka ma 7, no bo ja mam 3 tylko, bo ja mam 1 dziecko, no bo to nie to, tak, co znacie, to nie jest już. Aha, tu coś tak wiem. A to tylko Państwu powiem motto mojego życia, jaki jest, jak wiesz, dostałam od takiej nauczycielki z Czechowa i zawsze to jest moje motto. Jeśli zaleczę choć jedno serce, nie będę żyła na górze. Jeśli choć jednej pomogę na serce, jednej rany ulgą posłużę. Jeśli jednego małego ptaka z powrotem do gniazda włożę, nie będę żyła. Takie to jest alfa, bo to było, a już wiem, ja sobie widziałam to, cośmy byli w radiu proszeni, ktośmy sobie czytali, że urodziłam się jako trzecie i ostatnie dziecko. No niestety, mamusia tylko pragnęła takich chłopczyków. Ja byłam odrzuconym dzieckiem przez jakiś czas, dokąd się nie ugotowałam w gorącej wodzie, już byłam tak ubóstwiana, że dzień i noc nosili mnie tak przechyleni, bo w szpitalu od razu jak mi założyli opatrunki, umierałam ja, a mamusia mdlała, no bo krzyk, wrzaza, potem śmierć dziecka. No jak miałam, jak ja miałam tylko tu zdrowe guzie, a reszta była tragedia. I moja siostrzyczka miała 7 lat, brała całą klasę i w podwórzu jest taka figura Matki Boskiej, zna Pan na pewno, ona u wylotu Boskiej i ona cała klasa klęczała i wrzeszczała, ona krzyczała na celu. Boziu, nie zabieraj mi mojej siostrzyczki, ona była zepraniła. Boziu, nie zabieraj mi mojej siostrzyczki. I ludzie szli, klękali z nią i w pół ulicy było zaproszone klęczącymi. A jak się obudziłam, to zamiast zawołać pić, bo 6 tygodni nic nie piłam, nie tam, to się tam z domu dawali, to ja zawołam później. A buzi to takie Żydówki, bo tam była więcej żydowska. Mama mówi, takie brudne niektóre. I buzi moje dziecko musiało je całować wszystkie. One były z pomarańczami, sokami, ale ona chciała pójść na tej buzi. A to jest pierwszy też zamieszczony tutaj w książeczce. To znowu wnuczek, jak się urodził, sprzed słodki. Gwiazdka. Zesłał Pan z nieba, dała gwiazdeczka ślicznego chłopczyka, małego Wiktoreczka, mój najmłodszy. Jadowym chłopczykiem, przez niektórych zwany, wielka pociecha, taty i mamy. Taki słodziutki, wszyscy go kochają. Osłoda życia dla wielu z nas. Niech więc i z nieba, co lepszego mają, ucieszą dziecko i ślą póki czas. Babcia Basia gwiazdeczka, bo ja jestem co roku gwiazdeczką przez kilkanaście już lat i piszę gniazdy. I tu właśnie Państwu przyniosłam. Tylko to same takie wyjątki. Tu jest do mojej wnukowej Kasia. Jaką radość nam sprawiłaś, dobrze wiesz. Starsze lata osłodziłaś, uśmiechu nam dodałaś też. Pewnie, że nie byłaś tym jedyna, bo to Filip sprawił syna, mój wnuk, nie? Gwiazdka życzy Ci, Kasia, i to co najpiękniejsze. I różnych tu jej wymieniam odrobinkę. A oprócz barszczu i bigosu najwspanialszy uśmiech prosty. To, resztę zostawiam, a tu Państwu przeczytam wyjątek z nowych gwiazdki. Bardzo lubię to. To jest z 2006 roku. Mój mężurek, mój Kaziurek, zawsze lewą nogą, bardzo podobny nos, bo on bardziej teraz jest wesoły. Zawsze lewą nóżką wstaje. Włos najeży, zęby szczerzy, spokoju mi nie daje. A to za dużo gadam, a to za dużo ciągle jadam. Jestem więc na stracenie, na swoje własne życzenie. Ratuj mnie więc gwiazdko, miłabym sędziwych lat dożyła. Za babcią Basię gwiazdka. Sama sobie pisałam. A teraz to mąż dla mnie, bo proszę Państwa, ja jako osoba dosyć taka gruba, puszysta, dobrze to nazwa. I bardzo często powinna mieć podbródek i dlatego się gwiazdka o to postarała i piszemy to. Szuka dziś dziadeczek, babci podbródeczek. Każde bowiem jej jedzonko musi zostać już z pamiątką. W postaci plameczki na przodzie bluzeczki. Podbródek już się wystarała, z nieba gwiazdka nasza mała. Czyli podbródek musiałam ubrać przy kolacji, śliniaczek. No.
Teraz mieliśmy no, dużo pomocy, zawsze miałam pomoc, bo prowadziłam firmy, a oprócz tego no, dzieci lubiłam, żeby były u mnie w domu, bo moja córka nie bardzo ma duży instynkt macierzyński, a zawsze także potrzebne były pomocy. No, stale przyprowadzałam różne i pewnego dnia miałam taką, była chora na syzowę, bardzo sympatyczna kobieta. Tylko paskudnie gotowa, nic nie umiała, no ale co zrobić? Przyszła gwiazdka, trzeba coś z tej też napisać. Kaziczku, miły, bądź cierpliwy dla tych wielu nawiedzonych, których Basia ci sprowadza jako gosposie do pracy w domu. Nie kłóć się więcej, więc ze Stenią. Wszak ona i tak nic nie rozumie. I chwal te gniotki w formie pierożków, bo rady tasów robić nie umie. A tu raz mój mąż się zdenerwował, bywa dwa razy w życiu się bardzo zdenerwował, a wtedy tak się zdenerwował, że zdjął po raz pierwszy w życiu, 40 lat minęło od ślub, teraz 58, obrączkę i rzucił mi pod nogi. Ja mi napisałam, prawie była gwiazdka, ja napisałam Kaziku. 40 lat minęło, jak jeden dzień, a krążek złoty odleciał w cień. Weź go więc z powrotem na palec, już sam, nic bowiem lepszego nie trafi się nam. Niech nigdy, i to mu przypomniałam z pisma się, niech nigdy słońce nie zachodzi nad twoim niebem. Wiecie Państwo, że się odłuczyło, bo trafił po 3 miesiące się nazwać. Jak przeczytał te słowo, to da się ludzie tak, on mówię, sam się nie ustawił. Nawet na córeczkę, która trzymała takie dziecko, ale oduczył się dzięki Słowu Bożemu, dlatego nikt mi nie powie, że nie jest największym interwałem świata Słowo Boże. I nie umie się już gniewać w ogóle. Do wieczora on wie, a potem to już nie wolno się gniewać, bo ja idę spać smutna, dziecko biegnę, no cóż takie dziecko może mi zrobić. No i napisałam właśnie, niech nigdy słońce nie zachodzi nad twoim gniewem w cudzysłowie, podałam Słowo Boże. Oto i oto byś nigdy nie rzucał obrączką prosiciel miasteczka. To są stare rzeczy. A teraz sobie przejdziemy do nowych rzeczy. Idziecie pierwszą do gościa macie. No to właśnie ta wspomnienie ze spotkania, to tylko taki wyjątek, co ciekawe. Nie wiedziałam nigdy, że Kraków jest taki brudny. Szłam do Państwa, mieszkają na Kolberga, tak jak on ma imię ten Kolberg? Oskar. Oskara Kolberga. I to jest tak między Krowoderską do Klepaczy. Tak, tak. No i od razu miałam taki obrzecha, że niestety tramwaj 18 pojechał na Salwato, musiałam przesiadać się gdzieś dzień. Strasznie ciężko miałam podróż i ten. I tylko to właśnie chcę Państwu powiedzieć, że wręcz droga na Golgotę. Od dawna nie chodziłam po ulicach, więc nie wiedziałam, że właśnie ulice Krakowa są takie. Cały czas szłam po masie odchodów, gołębi, psów i tym podobnym. Przecież ja miałam odruch wymogniony. No przecież coś okropne sobie nie myjemy, tylko w ogóle nic się. Ludzie nie zbierają, podobno 500 zł kar, ale to mało kto dostaje. W ogóle nie ma żadnej straży, nikt nie pilnuje, nikt nie tego. Chciałem powiedzieć a propos, że Adam Zagajewski wydał tomik. To mu zarzucali zresztą, bo to poeta Markowy. No właśnie nie mógł zjeść tych lamp, tych lumpów, tych gołębi. No właśnie wydał tomik, więc tam 16 wierszy, tylko taki kontestujący to wszystko. No i
tam się rzucili na niego, że właściwie czym on się zajmuje, i tak dalej. No, a mnie się to bardzo podobało. A jaki tytuł? Nie pamiętam. Nie wiem, czy Szczurowisko, czy Golem, coś takiego. Przedostatni, nie tak dawno, to z 5 lat temu. Nie pozwala go chwalić, a ja muszę tylko jeszcze taki wyjątek tego pana pochwalić. Dobra. Więc spóźniłam się nie chcąc na obie, ale za to Kasieńka, małżonka pana, postawiła za chwilę przede mną duży talerz, nie jest to Pasoniusa, duży talerz wspaniałych potrawki. Wszystkie podobno wykonane przez niestety, mimo okazywania mi wielkiego przywiązania i miłości mojego męża do mnie, jeszcze nigdy jego posiłku nie zjadłam, poza kupą ziemniaczaną, którą ja mówiłam, jak zrobić, żeby ugotować, jaka byłam chora. I to jedyne, a ten pan wspaniale gotuje, no kurwa, że jest nieprzeciętny. Ale jeszcze bardzo mi się podoba, że się nauczył niedawno języka angielskiego, widziałam, jak tu z Anglikiem rozmawiał. Nawet do końca życia trzeba pomyśleć o tym, żeby znać jakiś. Ja tylko po rosyjsku. To jest konieczne. Konieczne po rosyjsku i to, proszę Państwa, musiałam się uczyć przy pracy z Węgier w kuchni, bo nie mam taczki na się pan pani Bolszewików i powiedział, tego języka przy mnie uczyć się nie będzie. Bo on mi drugą historię opowiadał. On nie miał pojęcia, jakiś profesor. Jakiś profesor mi znaczy słyszałem wypowiedź profesora. Że to nie język jest wrogiem, tylko ludzie są wrogiem. No tak, ja wiem, ale język jak się dużo cierpi... To grupa ludzi oczywiście. Tak, a jak się dużo cierpi, jak na przykład moja mamusia mnie uczyła kołysanki, bili, zabijali, zżył piersi nożami, o najświętsza pani, bo z nimi się nad nami. Mogłam kochać Ukraińców, no nie mogłam, no tak? No to też mi nie jest nie. A dzisiaj pani musi. A dzisiaj muszę. Ale ktoś mi powiedział, że powinniśmy być wdzięczni Putinowi, bo to jest jedyny człowiek nadający się do rządzenia światem, więc... O, ale ja chciałam powiedzieć, że bez przerwy też o tych Niemcach, że w szkole ciągle były te zbrodnie niemieckie, nazistowskie. Ja też miałam stężę niemieckiego języka. U mnie w domu ojciec tam świetnie, bo mama słabnie, ale też znali. I chcieli, żebym ja chodziła dodatkowo. A mój ojciec mówił, że najbardziej uczy się języka wroga. Tak, mój ojciec nie lubił. To jest wypowiedź tego profesora kiedyś. Powiedział tak, że język pomaga zrozumieć drugiego człowieka. Ponieważ uważam to i Państwo też rzeczywiście zawsze uważali za dobry, udany mój wiersz, to przeczytałam na 80-lecie mojego męża. Bo wszyscy tego. 7 lutego mój mąż, biedny tam już był, to staje się w tym urodziny Kazia, 50 lat minęło. Gdy na świecie, to Państwo znacie, może nie powtarzać, gdy na świecie mało chodzisz. Gdy na świecie chłopiem się zjawiło, nadano mu imię królów polskich Kazimierz. Tak od poduszki go wołano. Pierwsza jego myla, ukochane imię miała, Wasinka się zwała. Jasnosiak pseudo, bo kwiatuszek bielutki z włosków na przodzie główki miała. Umarła mała. Tak płakał, taki mały chłopak osiągnął, że matka go z cmentarza nie mogła na obiadania siadać, na kolację zabrać. Siedział przy drodze cały czas. Jak można taki mały, jest tak starszy. A we wczesnej młodości poznał Basię już na całe życie, to znacie, prawda? Wyżyło się nim razem znakomicie. Po 20 lat dopiero mieli, gdy na zawsze wierność przysięgali. Mój nad ich głowami szalały, czasem zaś piękne chwile przeżywali. Od życie, jak i wiele ludzi. Najsmutniejszy czas przeżywali od początek ustaszny, gdy dwie strony ich drogi zdążały. Kaziu w pensjonacie w Wieliczce zamieszkał, Basia sama na Słomianej została. Okrutny los ich rozdzielił, jednak wierność do grobowej deski pozostała. Miutkich 80 urodzin tam nie słyszysz, ale ci mówimy. Życzy ci Kaziusiu, bo wnuczka go tak nazywa, szczęścia wiele. Twoja żona Basia, córka Małgosia, dzięć Marek, troje wnuków, ich połowy i prawniczek Tysiu, co na zawsze wszedł do serca i do głowy. Przyjaciół i znajomych, bo uważam, że wszyscy go pozdrawiamy, wtedy wszyscy mi mówili. Przyjaciół i znajomych wielu go życzy i dołącza swe życzliwe słowa. Niech w tej ciężkiej chorobie pozostaje nadzieja,
że los się odmieni. Lub ten drugi scenariusz, który Bóg ci obiecał, że zamieszkasz z nim razem w tym niebieskiej przestrzeni. Tak napisałam to. I myślę, że nieźle. No i tak wszystko bywa. No, ludzie mówią o tym, że stale mówią, że coś wyszukują, że już będzie lekarstwo na Alzheimera. Czy jest tu Dorotka? Dorotka jest, ona mi przyniosła takie pantofelki śliczne, a moja przyjaciółka, ta opiekunka, dowiedziała mi się rano, że będzie synek, że 99% i 90%, że będzie synek. I przyniosła pani Dorotka przepiękne pantofelki, bo na jej wnuczkę za duże, a to taka artystka mi przyniosła. I ja od razu z miejsca szczegółam, wiesz, że tak się tego dnia cieszy jej córka i ona tylko mi się pyta, skąd ja wiedziałam, że ojciec jest góralem? Ja tak sobie powiedziałam. Jaś fasolka, jako że maleńka jeszcze fasolka. Ledwie w brzuszku Ani, takiej nie córki, serduszko mówi, już mu ciocia Basia pantofelki szykuje. Nie takie zwykłe, jak pełno i wszędzie. Przecież mały Jasio góraleczkę będzie. A jakże, haftowane, pięknie, prawda, Dorotko? Barankiem obszyte. Będzie miał wnuczek Elusi paputki, znakomite. No i dałam mi prezencie. To jest sąsiadyczne. Ja piszę tam sąsiadom. Patrzę, co tu jeszcze. A to już tylko ostatni będę chciała. Bo mam dwie pozycje dobre. A szczególnie jedną i przeczytam tą, żebyście się już nie nudzili. Mnie też już mam dość troszkę. Więc przeczytam tą ostatnią, którą będę się odbijać, bo dużo później dostanie się ode mnie do zdjęcia. Wszyscy, bo już niektórzy dostali. No, proszę. Nie wiem, czy Państwu się spodoba, Pan oceni, bo to jest moja nowa. Ostatnio nie miałam nic do czytania. Więc Kraków 2 czerwca. Spektakl Teatrze Bagatela 1 czerwca. Dostaliśmy na rynku, ci co byli, nie wszyscyście byli, ja byłam. No, samochodem. Samochodem. Dostaliśmy bilet. Więc tytuł spektaklu Bening, odlotowe narzeczone. Jestem rozczarowana jako osoba bardzo wrażliwa i duchowa, że przedłożyłam komedię Odlotowe narzeczone na wspaniały spektakl Linka Cud Miłości w tym samym Teatrze Bagatela, grany trochę wcześniej. Spektaklem grany 1 czerwca, czyli tym, o którym mówię tu Państwu, nasza wspaniała galeria, nasza Fundacja Sztuki Osób Niepełnosprawnych uczciła Dni Krakowa i Dzień Dziecka, rozdając nam bilety w prezencie. I to nie tylko nam, myśmy poszły za Dusią na to, i tak już możecie się uśmiały, a Państwo dostali na wariat za komisja do artystu, czy rozdawały im Pani bilety. Komedia chyba od wariata jest zakonnicy. Też komedia? Nie. Nie. Lepsza, aha, że lepsza. Tak, żeby wrócić Państwu. Ale ja pozwoliłam sobie wspominać i źle chyba ten wstęp dam, bo nie przedłożyłam tej komedii. Mimo wszystko, że się w życiu tak nie uśmiałam. Ja i nawet dziękuję. Dobrze, dałaś mi numer, tak? Tak, mam się zapomnieć, żeby na zdjęcia do widzenia. Więc... Nika jest nie rozdałem na bilet, tak? Poszliśmy więc z moją przyjaciółką, mężynią, mówię o tym pierwszym, która jest równocześnie, aha, może córka nam dała na Dzień Matki, na co drugi dała nam na Linka Cud Miłości. I cieszyliśmy się bardzo na ten fajny, wiadomo, gdyby mi nie dała 180 zł, a na Dzień Matki, jak nam dała mnie i opiekunce, to poszliśmy z chęcią. To jest z Warszawy. Z Warszawy, tak. Jak zwykle znowu będę się powtarzać, bo ja muszę to stale mówić, że to nie opiekunka, tylko anioł z nieba, w cudzysłowie, posłany przez Jezusa, żeby mnie odnalazł jeszcze między żywymi, bo mógł mnie już nie odnaleźć między żywymi. I jak zwykle podał mi swoją dłoń. Ale wróćmy do pierwszego spektaklu. Jednak zaczynamy od Cudu Miłości. Coś cudnego. Już dawno nie oglądałam nic tak cudnego. Sztuka była oparta na podstawie życiorysu i utworu Lidki Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Reżyser wyjątkowy. Uczynił z tej sztuki prawdziwy majstersztyk. Wspaniale dobrane dekoracje, bardzo skromne, chociaż bardzo skromne.
on oświetlał, bo on, to w czterech osobach była ta lipka, każdy inną grał i wtedy puszczał światło na tą osobę. A tak to w ogóle więc nie było widać, takie skromne. No, pewnie z konieczności, tak. Bo jeżdżą w tym spektaklu, nie będą wozić dekoracji. Panie redaktor, proszę iść na ten spektakl, pan będzie znać. No, nie powtarzam. Uczynił z tej sztuki pewne wspaniale dobrane dekoracje, chociaż bardzo skromne. Reżyserem był pan Waldemar Śmigowski z teatru tego naszego Andrzeja Severina. To Andrzej Severina? Tak. On podobno najpiękniej po francusku z wszystkich Francuzów mówi Andrzej Tak. Skończył tam jakieś szkołę. A co mu się ma odbitkę, co, prawda? Maria jest zdjęta skórę. Zdjęta skórę. To chyba to z tą Jandą. A Janda to nie ma talentu, ja Jandę uwielbiam. No więc zaczyna się tak. Wspaniała pierwsza scena, którą grała pani Magdalena Zawadzka jako polska emigrantka w nielubianej przez nią Anglii. No, musiała wyjechać, Hitlera obśmiewała, więc kara śmierci groziła Polsce. Czas wojny. Tragicznie smutna osoba, kaleka, żali się na swój los. To pierwsze wejście. Cierpi w oddaleniu od rodzinnego kraju i od swoich ukochanych najbliższych. Siedzi w półmroku, na wózku inwalidzkim, w pończochach, każda inny kolor, mówiła na czarna jedna kalibuna. I byle jak w nakryciu głowy, pani Magdalena Zawadzka tak mówiła. Przy tej tragicznej opowieści, której cudnie niskim głosem można by rzec grobowym, wspaniała aktorka z Warszawy, pani Krystyna Tkacz. Magda Zawadzka jako Lilka ma jedno skromne marzenie, aby zjeść kromkę polskiego chleba i napić się z kwiaśnego mleka. Póki co karmiona jest obrzydliwą papką z ziemniaków, polaną cuchnącym tłuszczem. Ona mówi, jak to znany jest taki dużo obrzydliwy. Nie wspominam już jej cierpienia, nie wszyscy wiedzieli, powodowanego nałożonym na kręgosłup żelaznym, że ona nosi żelazny, tak gorsko. Słuchaliśmy jej wywodów naprawdę prawie wszyscy w głuchej ciszy, ze łzami w oczach, nie ze łzami, płakała się. Ta przez tatę rozpieszczana córeczka, uwielbiana przez swą siostrę Magdalenę. I mamidło, jak zwykły obydwie córki nazywać swoją mamę, cierpiąca do granic ludzkich możliwości. Nie miała już się. Na pewno powiedziała ona, ja po niej powtórzyłam, na pewno szatan wymyślił wojnę. Młodą Lilkę, teraz jest młoda Lilka, taka młoda dziewczyna, grała aktorka Afrodyta Weselak. Na pewno rodzice przeczuwali w niej przyszłą wspaniałą artystkę, nadając jej przy chrzcie tak oryginalne imię. Mało kto teraz daje, prawda, Afrodyta, ale mi ktoś powiedział, że Eleni córka miała na imię Afrodyta, ja nie wiedziałam, ta co zginęła, ta co została zastrzelona przez zazdrosnego narzeczonego. Była wspaniała w swojej roli, jak zjawisko. Mi się zdawało, że ona fruwa. Chodziła tańcząc i odrywając się od desek teatru. Jedna to robiła, nie wiem, godna pozostałych aktorek, z których rozśmieszała nas jedynie Anna Żółkowska. Bo jedynie ona stworzona jest do ról komediowych. Na nią padało światło i wtedy mówiła takie głupoty, jak ona wybierała sobie mężów, jak ona chciała mieć dobrych mężów, jak ona brała karciarzy wojskowych, opiusów, no wiadomo, że jest. Ona to nam mówiła i wtedy żeśmy się śmiali. Opowiadała przygody z zawierania przez Lilkę nieudanych małżeństw, które z góry skazane były na porażkę. I w końcu atmosfera się rozluźniła. Wychodząc z teatru, byliśmy długo pod wrażeniem wspaniałej gry artystek ze stolicy i oczywiście z wyjątkowo wspaniałej reżyserki. Jeszcze raz już stawał, podziękowałam telefonicznie mojej córce w imieniu jury swoim za zaproszenie nas na ucztę duchową.
Nie przeszkadzało mi jednak za Dusią zachwycić się po kilku dniach innym spektaklem. Niezwykle pogodnym. Chociaż jak to z komediami bywa, treść utworu była banalna. Za to nie odbiega nic swoją grą, wiecie kto państwo, doprowadza nas widzów do paroksyzmu śmiechu. Pani Magdalena Wala, ta ruda słodka, grała Niemkę, stewardessę niemiecką, żadne pierwsza scena, ona nie wie, że to nie jej kochany leży, tylko jego kolega przyjechał. Gazetą, tak. I gazetą się przykrył, ona od razu podnosi spódnicę, siada w kasie, zaczynałem się całować. I on patrzy, że się z kim innym zabił. Jest z tyle śmiechu. Więc ja osobiście popłakałam się ze śmiechu, naprawdę. Sprawiedliwie nic nie można, jednak ująć gry nie chciałam nikogo brać. Pozostałych aktorów duże salwy śmiechu wywoływała również Nadia. Były dwie obsady, więc nie wiem, z internetu mi wzięli imię Nadia, Rosjanka, która taka kołka, ale no, satyr. I od dwóch, z Kozakiewicza i te przekleństwa, no nie, no ludzie, no tam było dużo ludzi takich prostych, tam wyli tak na cały czas śmiechu. I wtedy w roli gospodyni nie ustępował jej w rozśmieszaniu na swojej świetnej grze przyjaciel gospodarza domu. I zawsze spod Grunwaldu, on się przedstawia, jestem przyjacielem spod Grunwaldu i on często to powtarzał, że jest spod Grunwaldu, nie wiem czemu to tak. Był pełen roku, świetnie całował i tą umiejętnością uwiódł przyjacielowi wszystkie trzy narzeczone. Poddaliśmy się roku od tej chwili. Śmialiśmy się do utraty, prawda, Rysiu? Myśmy się tak czuli. No, ja wiem, nie wiem, nie znaleźli. Wystarczy, wiesz, to program też jest. Ja całuję. Poza tym chyba miał malowanie tak czerwone usta, że w ogóle my kobiety na nas to wrażenie robiło, bo przecież ja coś malowanie. Taka scena. Ja się śmiałam do moich przyjaciół, że chyba nie byłem państwu, żeby się on tak podał, bardzo sympatyczny chłopak. Tylko, że on dwie obsady, to też był pan. Nie wiadomo. Mówił tu przyjacielowi, wszystkie trzy narzeczone. Poddaliśmy się mu w chwili tak, na zakończenie spektaklu. Kurtyna podnosiła się 5 razy, a nam puchły ręce od oklasków. My Polacy, żyjący w szarej, smutnej rzeczywistości, bez dużej nadziei na zmiany, na lepsze, leczmy swe rany w cudzysłowie, śmiechoterapię. Jest nam to bardzo potrzebne w życiu. Polecam państwu z całego serca Barbara Górska. Dziękuję. Na dzisiaj. Dobrze to panie bardzo. Znaczy, potrafiła pani stworzyć no, taki prawdziwy całość taką, gdzie człowiek do innego świata wchodzi i jest wciągnięty, już mieszka tam właściwie z panią. Praktycznie mauzoleum rodziny. Tak, może nie mauzoleum. Dlaczego mauzoleum? O, dobrze pamiętam, jak kochałam ten film. Czy wnuki żyją, córka żyje? Pani, no pani od razu mówię mauzoleum. Dom, po prostu żywy dom. Daj mi rączkę, daj, bo ja się nie wiem. Taki czerwony. Ja wziąłem za sto. Proszę państwa, ja tu chciałem jeszcze tak, dziękując pani Barbarze, no właśnie za to, że nas prowadziła do tego ciepłego świata. Do tego ciepłego świata. No nie, oczywiście w tym ciepłym świecie zdarzają się też różne rzeczy, które my tutaj słyszymy. No ale tak się jest, tak zdarza i to jest dobre, że wiemy o tym, że no bo jesteśmy uważniejsi, cały czas to piekło i jesteśmy uważniejsi potem, bogatsi, czyli czegoś nas pani bardzo uczy jeszcze przede wszystkim oprócz stworzenia atmosfery czysto literackiej. To zawsze starców szanowano, bo no, doświadczenie. Dawniej tak było. Bo dziś mi córusia mówiła, ja ci nie zgubiłam papier, ktoś ty zgubiłaś. Bo ja córka mi mówi, ty zgubiłaś ten papier, to trzymasz sklerozę. Tak mi moja córka. Proszę państwa, więc tak. Ja się jeszcze podpiszę. Ostatnią
Ostatnie spotkanie, ostatni wtorek czerwca będzie miał pan Zbyszek spotkanie, ale słyszałem, że pani Halina wydała książkę, więc zapraszamy na spotkanie za tydzień, jeżeli pani sobie życzy, to tak jak pani Basia, proszę się nam zaprezentować i będziemy panią gościć, oklaskiwać i chwalić. Ale Pan Zbyszek ma ostatnią. Mówię, że proszę się nie spodziewać takiego bufetu. To znaczy, nie takiego, tylko większego. A wiecie dlaczego mam zrobić? Może być inny rodzaj, mogą być kawałki. Proszę Państwa, ja mam propozycję, dla Państwa, mianowicie ja kwalifikuję się, może jeżeli Państwo chcą, jako nadworny filmoaparata, mianowicie umieszczać Wasze spotkania, bo wiesz, że są fantastyczne. Dobrze by było, gdyby to poszło w świat i po prostu w internecie znalazło się. Ale wie Pan, ja co do mnie, co by szło w świat, to ja bym nieraz, nie wiem, bo nie tu bardzo cedzą, kobiety. Pan się nie przejmuje, to Pan nie wie, kto Pana ogląda. To był pierwszy, jak ja tu dużo. Nie, proszę Państwa, to są historyczne. Ja raz jednego znajomego nagrałem takie wykłady biblijne. On się tam takie obiekcje miał, mówi, ty się nie przejmuj tym wszystkim, bo ty umrzesz, a będziesz wiecznie żywy w internecie. Tak, już mam tak kilka osób. Ja mówię, swoje świadectwo, ale wyobraź sobie, ty se leżysz w grobie, a tam cię słuchają. No, póki internet istnieje, cię będzie oglądali. I jedna rodzina jest bardzo wdzięczna, że no, tatę mamy ciągle żywego tam na tym filmie i tak mądrze mówi. Dlatego, proszę Państwa, proszę sobie następne spotkanie, kiedy będzie? Na tydzień. Ja tu jadę do takiej roboty, to wcześniej skończę i wpadnę tę godzinkę specjalną. Pan sobie znalazł robotę, super. Której sobie swoje sprawy czyta.